Oczy całego świata zwrócone są dziś na Izrael, gdzie toczy się wojna. Województwo śląskie nie zapomina jednak o Ukrainie, gdzie pomoc, zwłaszcza ta humanitarna, wciąż jest niezbędna. Dziś po raz kolejny z województwa śląskiego do Lwowa wyruszył konwój ze sprzętem medycznym. Trzy karetki przekazane przez pogotowia ze Śląska i Zagłębia, w tym m.in. tomograf i opatrunki medyczne. Wszystko w odpowiedzi na konkretne potrzeby sygnalizowane przez stronę ukraińską. Fatima Orlińska. Wartość przekazanego dziś przez województwo śląskie Ukrainie wsparcia to ponad 300 tysięcy złotych. Ambulanse, które w piątek wyruszyły do Lwowa, są w pełni sprawne, co pozwoli im służyć w kraju objętym wojną. Trzy karetki wyjechały rano z Katowic, a do konwoju mają po drodze dołączyć kolejne pojazdy po brzegi wyładowane niezbędną pomocą humanitarną. Defibrylatory, respiratory, sprzęt jednorazowy, opatrunki, deski ortopedyczne, no i wyposażenie pełne karetki z zabudową, a oprócz tego, o czym wspominał pan marszałek, są jeszcze dwa tiry, które pojadą w późniejszych godzinach, w późniejszym terminie. Jak podkreślają władze województwa, przekazany sprzęt medyczny i karetki nie zostały odebrane polskim pacjentom. Dzięki bieżącej modernizacji i doposażaniu śląskich placówek medycznych możliwe było przekazanie ich dziś bardziej potrzebującym. To już drugi transport medyczny, który Śląskie przekazało Ukrainie. Niewykluczone, że w razie zapotrzebowania wyruszą kolejne. Ratujemy życie, tych potrzeb jest zgłaszanych nadal bardzo wiele. Odbyło się parę wideokonferencji ze stroną ukraińską i to jest konsekwencja właśnie tych rozmów, tego, co strona ukraińska potrzebuje. Tu też w gronie samorządowców, o tym rozmawiałem z panem prezydentem Komoniewskim, prezydentem Będzina, a więc ta samorządowa rodzina wspiera to, co się dzieje. Jak przekazali dziś śląscy medycy, konwój po dotarciu do Lwowa zostanie rozdzielony, a środki medyczne wysłane do miejsc najbardziej potrzebujących.